Hej, siemano, witajcie. W kolejnym odcinku zagramy Third Age Total War. Ostatnio bijemy się z Haradem, zajmujemy Imlat Karnen i idziemy naszymi armiami na kolejne podboje. Rekrutujemy coraz to większe armie i bronimy Minas Tirith, bo jest zwołana inwazja na ten rejon. Wygląda to trochę nieciekawie, jeśli chodzi o tą inwazję, ale myślę, że jednak damy sobie radę. Ewentualnie pozwolimy sobie zająć ten rejon. Pozwolimy go zająć i wtedy odbijemy go. I inwazja będzie zakończona, nikt mnie nie będzie więcej atakował od tego rejonu. Powinno wtedy być ciekawie, powinno być dobrze. Jak mój tam pilnuje? Tutaj... Wykonaj... O Jezu, się uczepi. Jest jakimś denerwujący. Odmów, to nie są moje siły. Jakby to były moje, to bym zapłacił okup. Ale nie są. No i działania Haradu. Harad nic ciekawego nie wykonał. Aragorn idzie już do tej armii, w której zabili mi generała. To było w ogóle chamskie. I niedługo kampanię mogą wygrać wysokie elfy, co ciekawe. Nie mam hajsu. Nie jestem zbyt lubiany. Bullshit. Powinni mnie uwielbiać. Tutaj mamy jeden oddział do zwolnienia. Weźmy ten. I teraz mamy pełną armię prowadzoną przez Aragorna. Uuu, kurna. No to nie wygląda ciekawie. Jednak taka beznadziejna armia jest kompletnie beznadziejna. Myślałem, że jednak będą dawali radę. Nie, dobra, to damy sobie spokój. To jest bez sensu. Aragorn nie podoła temu. A, ludzie trolle i cała wesoła zgraja. A tutaj? No tutaj gorzej. To mają kawaleria, my nie jesteśmy jakoś gotowi na walkę z kawalerią. Dobra, idziemy tutaj. Ubiliśmy około 1000 orków. O to chodzi. O to chodzi, panowie. Kurna, tak się w to gra. Idziemy do Minas Tirith, to bronimy tego rejonu. Orkowie tutaj coś próbują, ale nie uda im się to. Bo mają zbyt słabe siły, aby tutaj cokolwiek zdziałać. W ogóle Minas Tirith by musiało rozbudować drogi, bo mają beznadziejne. Naprawdę. Teraz skupiamy się na Haradzie jak zwykle. Harad to mój tutaj priorytet. Mordor robi jakiś odwrót. Ciekawe. Ciekawe działanie. Ciekawe, czy mają jakieś plany na mnie. Ale wydaje mi się, że jednak nie mają. No
No i dawać moją turę. Rund tutaj. Jakieś pewnie głupoty tam ma. I idziemy tymi tutaj. A, no tak, gdzie oni są w ogóle? To jest pytanie moje. Gdzie oni się podzieli? A, tu siedzicie. W ogóle sobie poszli do zamku, nie? Sobie tam siedzą teraz. Agent wykryty. Harad. Gdzie się oni podzieli? A. Dobra, odwrót. Idzie jedna armia. W ogóle jak oni mają daleko, nie? Do Minas Tirith. Nie mogę wynająć łodzi. Wynajmiemy i zajmiemy ten rejon znowu. Dol Amroth rekrutuje się ładnie. Mamy 2500 na plusie. Oni by mogli się zająć tymi rejonami. To nie są trudne do podboju. Beznadziejne siły. Co to jest? Aha. To mnie to tam nie interesuje zbytnio. W takim razie oczywiście kolejna tura. Wojna dalej trwa z Haradem. Trochę ją wygrywamy, ale w tym momencie wygląda to tak, że będziemy musieli trochę wolniej podbijać te rejony. Bo nie wiadomo jak sobie będziemy radzić, ale mamy nowego generała, który ma ładną armię, w takim razie to on będzie kierował tą naszą agresję na rejony zachodnie Haradu. A pomagać mu będzie Aragorn w takim razie. To powinno się udać, myślę. Tak myślę. Jeśli się nie uda, to będzie kiepsko. W ogóle sobie grywam w Roma 2, tam nagrywam te filmiki z bitew historycznych. Bardzo fajnie mi się w to gra. Taka zupełnie inna rozgrywka w porównaniu do Medievala 2. Same ataki jednostkami, które miotają, wyglądają inaczej. Teraz wojska piechoty podnoszą tarcze do góry i biegną i się bronią przed tymi pociskami. A do Szoguna 2 brali te ataki po prostu na klatę. Nowy w rodzinie, świetnie. What the fuck? On miał pół armii. No nieźle. Spamy armii. Nie cierpi ich. Tutaj się bronimy, tu się bronimy. Gdzieś idą armie Mordoru. Nie widzę, ale Dale zajmuje kolejne rejony run. Fajnie. No. Kurwa! Chyba im pozwolę zająć ten rejon. Mają oni dosyć daleko, ale... powinni szybciej być od Bortorunu. Kurna! Ale bzdura. Nie cierpię tego, naprawdę. To jest okropne, jeśli tak ktoś spamuje armiami. Bez sensu. Co odbiera zabawę z gry tak naprawdę. Ale trudno, bronimy się. A w zasadzie nie będziemy się bronić nawet. Tylko pozwolimy zająć ten rejon. Pozwolimy go zająć i niech się dzieje wola nieba.
Powinniśmy sobie odbić ten rejon później. Tym bardziej, że pewnie Harad wysłał jakieś beznadziejne oddziały. Bardziej martwi mnie ta pełna armia Mordoru, którą wysłali. Bo mogą mi tutaj w środku Mordoru zrobić niezłe mordowanie wszystkich okolic, które tak fajnie się rozbudowały. Dlatego właśnie bym nie chciał. Głupia inwazja. Wiedziałem, że ona kiedyś nastąpi. Dobra. Armia z Pelargiru i tych tam idzie. Ten generał czeka na 900 golda. Wtedy zajmie rejon Hradu, który da nam kolejne dochody. No i będziemy tak podbijać. Dobra. Rekrutujemy. Świetnie. Ci też idą. Jezu, won mi z tych rejonów. Kurna. A, rany. Świetnie, oblegamy. Oblegamy. Za jedną turę to podbijemy, wyślemy tam jakikolwiek garnizon i będziemy iść na zachód. Zachód, który mnie tak bardzo... Kurde, on znowu nie ma golda. Ale bzdura. Dobra, kolejną turę weźmiemy w takim razie. Gdzie jest Harad? Dopiero. Trochę mu to zajmuje jednak. Denerwuje mnie ten Harad. Tak znikąd ma tę armię. No ale to jest Harad, oni się od tego trudzą, że właśnie z pełnymi armiami, ale one nie są zbyt silne, dlatego podbicie Minas Tirith, które zajmie Harad, powinno być chyba łatwiejsze od tego, które zajmie Mordor. Bo Mordor sobie może wyspamić dosyć ładne oddziały, tak jak trolle. Harad nie ma dostępu do takich oddziałów, ale ma Mamukile. Nie sądzę jednak, żeby dostał Mamukile na wymóg tego podbicia. Więc powinien atakować niezbyt silnymi oddziałami. Nie wiem, jak wygląda sprawa z Mordorem. Ale on idzie w głąb. W ogóle Barad-dûr i całej reszty to jest nieciekawy. W ogóle ta kampania teraz przybrała taki nieciekawy obrót spraw. Kolejna tura. Nowy w rodzinie, rekrutujemy. Tutaj dalej będziemy rekrutować. Świetnie. No kurwa. Nigdy nie będzie miał na te łodzie do wynajęcia. Naprawdę. No. Mogę w ciebie kliknąć. Świetnie, udało się. Mamy do podbicia ten rejon. 900 utracił, ładnie. I plądrujemy. Świetnie. I teraz tutaj siedzimy. On będzie siedział w tym rejonie. A Aragorn pójdzie na podbój. Umbaru. I tak dalej. Pięknie, oblegamy Umbar w tym momencie, tutaj jakie ma siły. Ale i tak ich podbijemy.
Świetnie. Jak widzicie, w ogóle ile mapy sobie osłoniłem w tym momencie. A oni nigdzie nie idą. Wód? Oni byli tutaj. No nieźle. Chyba nawet nie mają jak wyjść z tamtych rejonów. Co ciekawe, tutaj przed Mordorem rekrutujemy te jednostki, żeby mnie tutaj nie podbił. No i kolejną turkę sobie wyśniemy. Trochę przypadkowo kliknąłem, ale i tak nie mam żadnych działań do wykonania w tym momencie. Zajęliśmy kolejny rejon Haradu. Wygląda to coraz ciekawiej. Jeszcze pozajmujemy te Umbary i inne rejony, które wtedy starałem się zająć. Wynajmiemy w końcu te głupie łodzie i popłyniemy. I wtedy będziemy mogli atakować wschodnie rejony Haradu. I wtedy będziemy powoli iść w stronę rejonów Mordoru. I będziemy podbijać Mordor po Haradzie. Oby tak było. Oni, no właśnie, jak widzicie, ta armia Mordoru, która ma zająć Minas Tirith, nie ma jak opuścić tych rejonów. Dlatego się plątają w środku. A tutaj jakieś oddziały Mordoru będą chciały zająć Minas Ithil. Nie podoba mi się to. Dobra, ale zajmujemy powoli ten Harad, jego rejony. Dla niego to jest naprawdę beznadziejny moment kampanii. Pomimo tej jednej pełnej armii, którą oni mają, to tak naprawdę są niczym. Świetnie. W ciągu jednej tury zajmiemy ten rejon. A ty do portu. W porcie chyba nas nie mogą atakować. Ktoś tu jest? Nie ma nikogo. Żudyn. W takim razie ty idziesz. Ty tutaj, nie wiem. Nie mogę cię zwolnić. To jest dziwne. A, nie zwiedzaj tych rejonów. Tylko idź na wschodnie. Dobra, tutaj mamy do podbicia Umbar. Przetrenowujemy armię. I idziemy do Khaldun. A z Umbaru bym wyciągnął takie oddziały. Na ten moment tylko. I poszedłbym na Ardumir. Myślę, że Umbar nie jest jakoś zagrożony podbiciem. My sobie pójdziemy tam. I mamy 215 turę, 20 minut odcinka. Myślę, że to będzie dobry moment na zakończenie tego odcinka, więc widzimy się w kolejnym, w którym będziemy zmagać się właśnie z obroną Minas Tirith i kolejne podboje Haradu będziemy kierować. Ale w tym odcinku to było na tyle. Żegnam się z wami tutaj, Wrona. Do zobaczenia. Na razie.